Cześć kochani, dzisiaj tak trochę inaczej zacznę ten odcinek. Tak, ostatnio wpadłem pod kosiarkę, a zaraz idę ogolić tam coś, co mi już zaczęło wyrastać. Ustawię tylko tło i zaczynamy. Pierwsze tło już wisi, lampa stoi i dzisiaj będę używał nowiutkich pędzli, które wybrałem sobie na stronie Lady Makeup, ponieważ dostałem też voucher z okazji tego ostatniego konkursu z Nyxa. Nie wymienię nazwy tej firmy, ponieważ nie wiem, jak się ją odczytuje. Zostawię wam link w opisie. Rozpisałem sobie cały projekt też na sceny, z tego względu, że musiałem przemyśleć, co na początek najlepiej ponagrywać, z tego względu, że będę zmieniał i perukę, i będzie trzeba drugą przyklejać, to samo z tipsami. Makijaż całe szczęście się nie zmieni, natomiast zmienią się jeszcze ubiory i na przykład tło za mną. Dlatego wolałem sobie wszystko to zapisać, żeby później się w tym nie pogubić. Ogoliłem się, założyłem soczewki jasne, ponieważ Billy ma jasną tęczówkę. I właśnie, tak naprawdę mam tutaj zdjęcia referencyjne. Jeśli chodzi o sam makijaż, to nie ma tutaj nic takiego specjalnego, bo włosy włosami, no perukę mam, jedną i drugą. I trzeba znaleźć jakieś elementy charakterystyczne. Ale mimo wszystko zacznę od nałożenia podkładu. To może po prostu cheers, nie to nie alko, i wklepię podkład. Dzisiaj podkład w sticku, podkład Golden Rose. Już go raz użyłem, przetestowałem. Bardzo przyjemna formuła, bardzo ładnie się rozprowadza. Tutaj dam go więcej, żeby zarost nie zaczął przebijać. Gąbeczka, Nosferatu w sumie. Te podkrążone oczy. Nie ma u mnie na TikToku filmu, pod którym by się nie znalazł komentarz "zrób Billie Eilish". I to już tak przez kilka miesięcy. Tak naprawdę wszystko zacząłem od szukania peruki tej charakterystycznej z tym zielonym odrostem. Znalazłem tę perukę. Oczywiście podam wam link w opisie. Tak jak widzicie, ten podkład w sticku bardzo ładnie się zachowuje. Omijam trochę oczy, ponieważ okolice oka, ponieważ i tak tutaj pójdzie korektor. Chociaż myślę, że spokojnie można ten podkład też pod oczy nałożyć. Jeśli ktoś nie ma takich przygód jak ja niestety mam zmarchy. Wolę położyć tam korektor, żeby się aż tak szybko to też nie podkładało brzydko i w ogóle. Przejdę do korektora i tutaj akurat mam korektory z Catrice. Nie używałem nigdy, ale słyszałem dobre opinie. Zamówiłem sobie dwa odcienie. Ja nie mogę bardzo jasnych, chłodnych odcieni. Muszą być raczej takie ciepłe, żeby nie podbijać tych zasinień. Zobacz. Bardzo lekki. Używam też nowego zestawu pędzli, o których wam już wspomniałem. Już po tym pierwszym, znaczy przemacałem je oczywiście dłońmi, ale już czuję, że są bardzo przyjemne. Korektor jest nałożony. Tu bym mógł się z tej strony doczepić odrobinę, ale to już taki mój urok, że po prostu wyglądam jak panda. Farbki tłuste. Ten krążek, to już pewnie widzieliście, no bardzo często. Ja użyję różu w sumie, połączonego z bielą i brązu, żeby wykonturować twarz. Ja mam twarz taki pyrki, więc trzeba to trochę zmienić. Nos ma całkiem pospolity, więc myślę, że z mojego kartofelka coś się da wyrzeźbić. I też musicie pamiętać, ja w ogóle zrobię chyba taki odcinek o właśnie charakteryzacji z wytłumaczeniem, jak to w ogóle wygląda, jeśli to jest tylko i wyłącznie charakteryzacja malowana. Gdy są jakieś elementy doklejane, tak jak w filmach, albo robione w ogóle, twarz jest zmieniana poprzez taką prawie całą, że maskę. Myślę, że taki odcinek będzie spoko. Zazwyczaj nie doklejam nic oprócz sztucznego zarostu, czy właśnie peruk. I to nie chodzi też, że tego nie potrafię zrobić, ale to są jednak bardzo drogie rzeczy, żeby to wyglądało naturalnie, jeśli mówimy o takich charakteryzacjach ludzkich. Bo jeśli chodzi o takie, typu jak, nie wiem, zrobiłem mandragorę czy coś, to jak najbardziej zrobię takie rzeczy, ale przy tańszych produktach te granice, to przenikanie na przykład gdzieś granicy sztucznego nosa ze skórą nie będzie zadowalające. Tutaj sobie trochę rozjaśnię. I tak naprawdę przy właśnie takich charakteryzacjach, gdy robię się pierwszy raz na kogoś, bo już nie mam tego przy Adele i przy Magdzie Gessler, ja tak naprawdę rzeźbię
sprawdzam, jak to będzie wyglądało. Nigdy nie wiem, czy ta charakteryzacja wyjdzie. Znaczy w takim stopniu, w jakim bym chciał. Bo wiadomo, że ludzie doczepią się do wszystkiego. Jeszcze raz zachwalę farby tłuste. Farby tłuste w takich charakteryzacjach naprawdę świetnie się sprawdzają. Są bardzo wydajne. Bardzo fajnie łączą się z produktami typu właśnie podkład, korektor. Można, dopóki się tego nie przypudruje, zresztą ja nawet na puder nakładam czasami te farby i to dalej pracuje. Dopóki z twarzy nie odpadnie, klepiemy. Ta część już jest wykonturowana. Żebyście zobaczyli też te minimalne, ale jednak różnice. Pamiętajcie, w makijażu, w charakteryzacji nie wszystko jest na pierwszy rzut oka widoczne. Czasami bardzo małe rzeczy mogą zmienić bardzo dużo. I ostateczny kształt nosa już zrobię na sucho. Czas się przypudrować. I dzisiaj nie będę robił bakingu. Użyję tutaj dwóch produktów, dość jasnego maka, czyli który może też być jako w ogóle podkład. Ja na przykład nakładam go na czystą skórę, w sensie po pielęgnacji, tak na co dzień. Nie można zapomnieć o tej przestrzeni, bo dzisiaj nie będzie cieni, tak? To będzie charakteryzacja, w której nie będzie raczej cieni. Raczej. Mówię jeszcze raczej, bo nie wiem, co mnie nawiedzi później. I użyję jeszcze drugiego produktu, by nadać trochę delikatnego blasku skórze. I to jest produkt z Golden Rose. Nude Look. Nie wezmę aż taką miotłę i po prostu jeszcze wszystko raz oblecę. Odrobinę trzeba się wykonturować i tutaj produkt, który w sumie znalazłem ostatnio przez przypadek w szafce. Dawno go już nie używałem, czyli Juno. I tym samym produktem, tylko mniejszym pędzelkiem, ponownie podkreślam tutaj wszystko. Powiem wam, że ten odblask w kamerze bardzo ładnie wygląda, tak naturalnie. I żeby odjąć sobie trochę lat, użyję odrobiny różu. Mam tutaj paletę Makeup Revolution i połączę tak naprawdę dwa odcienie. Tak mi się trochę przypomina make-up na Sabrinę, tam też takie było wszystko delikatnie, takie wręcz pierdnięcia muchy. I trochę tego różu mimo wszystko naniosę na powiekę, by to nie było takie nic. Możecie napisać w komentarzu, jaki najbardziej utwór lubicie Billie, chyba że nie macie w ogóle takiego, albo w ogóle nie słuchacie jej muzyki. Ja nie ukrywam, że niektóre utwory sobie włączam do odsłuchania co jakiś czas. Bardzo też podobają mi się teledyski. Brwi. Te brwi będą tutaj chyba odgrywały kluczową rolę. Używam tutaj kredki z Benefitu i będę używał tej kredki do tego, by sobie te brwi wypełnić. Może nawet trochę pogrubić. Kształt mamy podobny, więc to nie będzie jakiś problem. No to jeszcze druga. Brwi zrobione. To jeszcze użyję również z Benefitu i ten w sumie sam kolor, żel do brwi, dzięki któremu pokryję kolorem włoski i je trochę właśnie spróbuję ustawić tak, nie tak jak to robię na co dzień. Mam tutaj maskarę z Maybelline. Tak, nie przyklejam dzisiaj nie przyklejam swoich rzęs. O matko, co ja się bradzę. Nie przyklejam dzisiaj sztucznych rzęs, dlatego się postaram wytuszować porządnie swoje. Oczywiście już się uwaliłem. Billie też nie ma jakichś wielgachnych tych rzęs, więc chyba styknie. Zalotką potraktuję, ale na tym oku, czyli swoim lewym, dodałem jeszcze kremową kredkę z Krolanu. To samo zrobię tutaj. To jednak ładnie powiększy oko. I teraz mogę wytuszować dolne rzęsy. Czasami mam wrażenie, że moje dolne rzęsy są dłuższe niż górne. Mogę przejść do ust. Konturówka z Eveline. Teraz naniosę pomadkę z MAC-a. Też w takim bardzo spokojnym kolorze.
te usta zawsze, przynajmniej z tego co widzę, są bardzo naturalne. Nie wiem, czy nie są zbyt różowe. Teraz jeszcze mogę popracować nad kształtem. Albo korektor, albo podkład. I na przykład wyrysuję sobie dolną wargę, bo przesadziłem trochę. No to już wieku się nie oszuka, no sorry. Chyba, że do przodu. Rzadko kiedy działa to wstecz. Czas na perukę. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że gdy nakładałem perukę na główkę, nową perukę, urwał się aż w ten sposób lejstrąd. Całe szczęście przy linii włosów, a siatka w sumie i tak jest ciemna, więc i tak pewnie będę doklejał dodatkowy lejstrąd utkany przeze mnie. Ale sam fakt, że coś takiego się stało, bardzo to jest dziwne i pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Natomiast w ogóle do tego projektu, do którego tę perukę też kupiłem między innymi, ona po wyprostowaniu, tutaj pewnie pokażę wam zdjęcie jak wyglądała wcześniej, po wyprostowaniu i tak jest za krótka, więc wymyśliłem sobie i kiedyś już to zrobiłem i to w sumie nie raz, po prostu ją założę tył naprzód, wtedy będą włosy dłuższe, ale no tutaj lejstrontu zupełnie nie ma, dlatego dotkałem tylko przód, taki kawałek, myślę, że to wystarczy. Natomiast ta peruka jest świetna, ma idealną siateczkę, w sensie, że przy moim kolorze skóry praktycznie nie widać tej siatki. Tutaj nie będę musiał nic tkać. Jedyne co zrobiłem, i nie ukrywam, że nie robię tego często, bo się też boję, że na przykład właśnie siatka się porwie, zrobiłem bardziej wyraźny przedziałek. Ta peruka wszystkie włosy miała praktycznie równej długości, były rzeczywiście trochę pofalowane. Podciąłem trochę przód, żeby tutaj były takie krótsze. Ona jest odrobinę natapirowana, ponieważ wszystkie peruki, które przychodzą, zazwyczaj są bardzo płaskie. A przez to, że jest wielki chłop, to taka płaska peruka by wyglądała u mnie też no, śmiesznie. Dlatego raz, że ją odrobinę powiększyłem, żeby optycznie wyglądała lepiej. A dwa, i tak magia ustawienia światła, katru. Myślę, że da radę. Jeszcze biżuteria. Poszukałem jakichś łańcuszków, które miałem w szufladzie. Ale niektóre elementy, takie na przykład ten łańcuch i karabinczyki, kupiłem po prostu w sklepie budowlanym. Coś z tego stworzyłem. Coś stworzyłem. Dopasowałem już do szyi, więc na pewno na moje karczycho wejdzie. Ach, te tipsy. Przygotuję tutaj w sumie dwa zestawy. Chciałem zamówić długie, z nich zrobić rzeczywiście takie szpony, ale przyszły jakieś ekstra długie, więc są stanowczo za długie, więc je trochę obetnę. No tak, to jest pełno tych tipsów, bo ja ogólnie właśnie takie czyste tipsy lubię malować sam. Tutaj jest też dużo lakierów. Tu już są wybrane dwa do tych długich. Natomiast te krótkie będę chciał zrobić bardzo naturalnie. Myślę, że jak na pierwsze ombre na paznokciach, pierwsze w moim życiu, to nie wyszło to źle. Nie ukrywam, że zamawiałem tło kartonowe w ciemno, czyli w sumie wybierałem tak jak widziałem na zdjęciach. Pamiętajcie, że w internecie często kolory właśnie różnych produktów są po prostu przekłamane, bo to wszystko zależy raz, że od oświetlenia podczas fotografowania, a dwa od ustawienia waszego monitora czy ekranu wyświetlacza w telefonie. I bluza też była dobierana tak na oko. Podpisane to było tak, tutaj jako żółty, jeśli chodzi o bluzę, gdzie to jest taka no, bardzo mocna chyba żółć, a jeśli chodzi o tło, to żółty na stronie był w sumie taki jak kanarkowy i dobrze, że wybrałem ten ciemniejszy. Tutaj mi się Dagmara przydała, zagraj włosem. Uch, szalalala. Podrapię się. No i takim sposobem czas na trzecią stylizację, ale muszę na chwilę perukę zdjąć i ją jeszcze raz założyć. Strzykawki, wężyk, krople do oczu, czarne, czyli takie bezpieczne do oczu, ale będę musiał w pewnym momencie, zanim zacznę te krople aplikować za pomocą rurek, żeby płynęły łzy, będę musiał najpierw zdjąć soczewki. Pamiętajcie, że nigdy takich kropli nie można stosować na soczewkach. Nie ma to jak zabawa.
I efekty specjalne. Czas iść się zmyć. Na jesienno-zimowe wieczory moje stanowisko do montażu. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I do zobaczenia do kolejnego wideo.